Siema, Snarma, a dzisiaj mam dla was listę top skinów do 1000 zł do danego rodzaju kosy. Musiałem niestety pominąć kosy typu M9 Bayonet, Karambit oraz Butterfly, bo żadna kosa nie mieści się w tym przedziale cenowym. Więc tak, od tyłu do paracorda, wybrałem skin na Slaughter, w stanie Mirrorware możecie go zdobyć za 965 zł. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra cena, jak za naprawdę ładną kosę. Następną kosą jest Skeleton Knife, do którego najlepszym wyborem będzie prawdopodobnie skin Boreal Forest. W stanie Mjolware kosztuje on około 935 zł. Ceny też muszę powiedzieć, że są wzięte oczywiście z buffa, nie z rynku Steam. Z racji, że aktualnie na buffie kupowanie jest dość utrudnione lub niemożliwe w większości przypadków, polecam wam poszukać po stronkach, a w większości stron powinny być zbliżone do cen z buffa. Kolejną kosą, jeżeli jesteście fanami kręcenia czegoś na palcu, Talon Knife Boreal Forest wydaje się drugą opcją. Jest on w stanie filtester, float około 0.16-0.17. Niestety ciężko jakiegokolwiek talona minimalware w tym przedziale cenowym, który nie jest Safari Meshem. Jeżeli nie przeszkadza wam Safari Mesh, to jak najbardziej polecam Safari Mesha. Jeżeli nie jesteście jego fanem, bo Real Forest może być całkiem ok. Kolejną kosą jest Flip Knife i w tym przypadku możecie pokusić się o skina Damascus Steel. Stan minimalware kosztuje on około 815 zł, co wydaje mi się, że jest całkiem w sumie spoką ceną za kosę, która świeci się jak psu. Możecie, myślę, że wszyscy wiecie, co chciałem powiedzieć. Myślę, że naprawdę za tą cenę kosa jest całkiem spoko i jedna z lepszych na liście. Następna kosa jest prawdopodobnie chyba moją drugą ulubioną kosą na tej liście, mianowicie Huntsman Knife Autotronic. W stanie filteset kosztuje ona około 794 zł. Jeśli się nie mylę, w stanie do 1000 zł nawet bylibyście w stanie pokusić się o minimalware, acz wątpię szczerze, że jest to tego warte. Możecie sobie trochę zaoszczędzić i kupić jakieś pozostałe skiny, jeżeli już jesteście w tym budżecie. A kosa prezentuje się naprawdę zacnie i mega mi się podoba. Myślę, że jedynym powodem jej ceny jest to, że jest to Huntsman Knife. Nie są jakoś specjalnie ostatnimi czasy pożądane. Kolejną kosą na liście jest moja ulubiona kosa, przynajmniej na tej liście, mianowicie Survival Knife Slaughter, który w stanie Factory New możecie mieć już za około 945 zł. Jeżeli chcecie pokusić trochę zaoszczędzić, to za minimalnie niższą kwotę, około 70 zł, możecie załatwić sobie skina w stanie Mirrorware. Będzie on wyglądał, szczerze mówiąc, identycznie, bo na survivalach niespecjalnie widać ten float poniżej granicy mniej więcej tych 0,2. Do Classic Knife'a wybrałbym mianowicie skina Blue Steel w stanie Mirrorware, jeżeli chcecie coś poniżej tych około 900 zł. A czy osobiście myślę, że jest minimalnie lepszy wybór, acz może on też w aktualnej sytuacji, ze względu na to, że na buffie kupowanie jest trochę utrudnione, być utrudniony. Mianowicie lepszym wyborem, moim zdaniem, w granicy do 1000 zł w przypadku Classica jest Classic Knife Crimson Web. Tyle, że musi być on w takim w miarę konkretnym stanie Battlescape, zbliżonym trochę chociaż przynajmniej do tego stanu Wellworn, żeby nie był jednak za bardzo obdrapany po rogach. Myślę, że jest to naprawdę całkiem spoko kosa. Kolejne są to Shadow Daggery. Największy minus tej kosy są to Shadow Daggery. Skin Fate 937 zł w stanie Factory New. Całkiem spoko, no ale no, nadal są to mimo wszystko no, Shadow Daggery, no co poradzić. Plus jest taki, że aktualnie celownik już nie trzęsie się jak było to w przypadku CSGO, jeżeli używacie Shadow Daggerów. Czy mieliście Shadow Daggery w CSGO, pewnie pamiętacie, jak wkurzające to było. Następna kosa, Good Knife Tiger Tooth, 585 zł w stanie Factory New. Osobiście jest to, myślę, że trzecia ulubiona kosa na tej liście. Przynajmniej w moim przypadku miałem ją przez długi czas, nawet można powiedzieć chyba przez lata do niej wracałem często. I nie wiem, coś jest w tym połączeniu skina Tiger Tooth z drewnianą rączką Good Knife'a i naprawdę prezentuje się to całkiem zacnie. Kolejna kosa na liście wykracza o budżet o około 5 zł, ale myślę, że jeżeli macie 1000, to te 5 jakoś dacie radę dołożyć, jeżeli naprawdę chcecie Kukri Knife'a. Nie polecam go kupić, bo pewnie spadnie w cenie w przeciągu następnego miesiąca, dwóch. Jeżeli naprawdę chcecie Kukri Knife'a, lepszą opcją będzie po prostu jeszcze troszeczkę zaczekać i zaopatrzyć się w myśl jakiegoś lepszego skina. Mega spoko animacja jak na kosę w tej granicy cenowej. Acz trochę mnie wkurza ta jej wielkość i to, że ostrze jest na moim celowniku. Przechodzimy do Bayoneta. Do Bayoneta skina, którego wybrałem, jest to Urban Mask w stanie Battlescared. W miarę złym, można powiedzieć, floatem. Prezentuje się tak całkiem ok. Przypomina trochę brudną, podstawową wersję Bayoneta. Nie jest to zły skin. Myślę, że jeżeli chcecie Bayoneta, jest to prawdopodobnie wasza najlepsza opcja. A jeżeli chcecie dorzucić tam jakąś stówkę, dwie, możecie pokusić się o Bayoneta Black Laminate.
to Stiletto Knife wybrałem Damascus Steel w stanie Battle Scarred. Minus jest taki, że jestem w stanie Battle Scarred i no, nie wygląda najjaśniej w grze. No ale w tym budżecie jest to, myślę, i tak najlepszy Stiletto, który jest dostępny aktualnie na rynku. Kolejną kosą jest Nomad Knife Night Strike w stanie Mimowery, kosztuje około 809 zł. Nie jestem osobiście fanem Nomad Knife'ów, ale jeżeli chcecie Nomad Knife'a, myślę, że to byłby wasz najlepszy wybór w tej granicy cenowej. Kolejną kosą na liście jest jedna z bardziej lubianych przeze mnie przynajmniej rodzajów kos, mianowicie Ursus Knife Crimson Web. W stanie Field Tested, jeżeli chcecie mieć go z dobrym floatem, będzie on kosztował około 990 zł. Możecie też pokusić się jakiegoś trochę gorszym, będzie też prezentował się zacnie i będzie trochę tańszy, tam o jakieś 50 zł, a myślę, że w tym przypadku już co jak co warto dorzucić, żeby wyglądał naprawdę troszeczkę lepiej. To Falchion Knife wybrałem skina Lore. Z Time Mower będzie on kosztował was około 780 zł i myślę, że to całkiem ok kwota jak za skina Lore na kosie, która nie jest Shadow Daggerami ani Navahą. Całkiem spoko opcja, czemu nie? Przechodząc do Bowie Knife'a, wybrałem skina podstawowego do Bowie Knife'a. Kosztuje on około 550 zł i mam wrażenie, że co jak co podstawowy Bowie Knife jest chyba najlepszym skinem do tej kosy. Przynajmniej jest to moje zdanie. Tak jakoś najbardziej pasuje do niej brak fardy. I na ostatnim miejscu mamy oczywiście łyżkę do butów Fade. W stanie Factory New kosztuje ona za dużo, mianowicie 869 zł. A jeżeli ktoś z was chce mieć Navahę, to hej, możecie mieć Navahę. Możecie te 869 zł przeznaczyć na, nie wiem, okulistę prawdopodobnie, będzie to lepsza opcja, myślę. Szkoda, że kosa nie świeci się jeszcze trochę bardziej, tak żeby oślepić użytkownika. Chociaż czy to by coś zmieniło w przypadku użytkowników Navahy, to myślę, że efektu specjalnego by tutaj nie było, gdyż raczej i tak są już w nie najlepszym stanie. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, że chcielibyście listę najlepszych kos do około 500 zł lub jakiejkolwiek innej pozostałej wartości. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.